Hej, cześć! Dzień dobry, witam was serdecznie. Wojciech z tej strony. Tak, wiem, już macie dość widzenia mnie przez ostatnie 2-3 dni, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Słuchajcie, jest taka jedna sprawa, o której chciałem wam powiedzieć, a mianowicie taka, że wciągnąłem się dość mocno w The Division ostatnio. I no z paroma ze znajomymi zaczęliśmy po prostu, Jezus Maria, zaczęliśmy po prostu szukać tych wszystkich znajdziek i tak dalej po prostu w The Division. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby to, że stwierdziłem ostatecznie, że hej! Robienie tego na odcinkach to się po prostu mija z celem. Dlatego dajcie w ogóle znać, czy byście chcieli, nie wiem, kilkanaście materiałów poświęconych głównie przesłuchiwaniu tych wszystkich materiałów, czy też nie, bo to będzie dla mnie sygnał, czy ja to lubię sam dla siebie słuchać, zbierać, czy to osiągnięcia, czy też nie, ale głównie lubię po prostu poznawać historię w świecie gry. I tak więc materiały z poszukiwania znajdzie Kracz to już się raczej skończą, jest, więc tutaj z góry już przepraszam. Ich już nie będzie, gdyż zabrnąłem w tym tak daleko, że no szkoda w ogóle o tym mówić. Kolejna rzecz jest taka, o której chciałem wam powiedzieć, że już w międzyczasie zacząłem polować na wydania pudełkowe niektórych gier, które mam cyfrowo. Nie mówię, że tego nie będę robił, ale znalezienie doby takiej gry w przyzwoitej cenie jest na chwilę obecną rzeczą dość trudną, z racji tego, że owszem, ja mam te gry cyfrowo, tak, więc teoretycznie z nimi się raczej stać nic nie powinno. No, chyba ewentualnie, że prawdopodobnie, no po prostu konsola nie będzie mi już działała, tak, zepsuje się, trzeba będzie ją wymienić i tak dalej, albo po prostu serwery nie będą w danej grze działać, no to wtedy, no kij! Grę się po prostu nie da uruchomić, czy tam jakieś patchy przestaną być dodawane, więc ja lubię, jeśli mam wersje pudełkowe i w następnym materiale, tak wiem, to już będzie dość, mam nadzieję, w następnym takim materiale, jakim wam przedstawię, zaprezentuję wam, tak wiem, was to teoretycznie gówno obchodzi, ale chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że ja to nie jest tak, że tylko i wyłącznie siedzę, mucę, ale też zajmuję się innymi sprawami i również kolekcjonersko będę wam pokazywać te gry, które udało mi się po prostu zdobyć w edycji pudełkowej. Więc to będzie następny materiał. I kolejna rzecz jest też taka, że jeśli chodzi o Assassin's Creed 4 Black Flag, nie wiem, jak to w tej chwili będzie wyglądało, ponieważ jak powiedziałem na samym początku, wciągnąłem się już dość mocno w The Division i ze znajomymi sporo tam gramy razem, głównie przechodzimy misje i tak dalej, ale przede wszystkim, przynajmniej mnie, najbardziej zależy na tak zwanych broniach egzotycznych i od razu mówię, że z broni egzotycznych będą pojawiać się podręczniki broni. Postanowiłem, że tak, podręczniki broni będę wam prezentował, ale będę wam prezentował w zupełnie
może nie tyle co starym, nowym wydaniu, ale tak, żebyście po prostu mieli porównanie, czy warto na nie polować, je zbierać, czy też po prostu nie warto i jako element kolekcjonerski bardziej się takie przedmioty nadają. Tak więc... No, tak więc takie rzeczy będą. Kolejna rzecz to taka, że jak mówiłem o Assassin's Creed 4 Black Flag. Nie wiem, kiedy ostatecznie pojawi się, kiedy powrócę do podręczników broni, gdyż jeszcze jestem przy drugim odzieniu dopiero, już po odzieniu wielorybnika i tam zabieram się chyba za szaty Altaira, czy jakoś tak. I więc kiedy ostatecznie będzie, nie mam zielonego pojęcia, ale postaram się jeszcze przed końcem roku wrzucić podręcznik broni właśnie z Assassin's Creed 4 Black Flag, więc jeśli ktoś czeka, no to zapewniam, że przed Sylwestrem na pewno się taki podręcznik broni po prostu pokaże, pojawi. I cóż, to tyle. Taki szybki, króciutki film informacyjny. Tak wiem, macie już dość oglądania tej twarzy, ale mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczycie. I cóż, widzimy się w następnych materiałach na kanale. Mam nadzieję, że już nie będziecie przynajmniej, nie wiem, przez tydzień, może półtora widzieć tej twarz. Dobra, tyle. Dzięki za uwagę, do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa pa!